Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, w zeszłym tygodniu Klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej złożył projekt ustawy dotyczący oddzielnych świadectw z religii. Ten projekt ustawy został już złożony. Zapowiadaliśmy to w kampanii wyborczej. A dziś prezentujemy i chcemy w najbliższych dniach złożyć projekt ustawy dotyczący likwidacji Funduszu Kościelnego. Akurat jest dobry moment, bo rozmawiamy również o finansach. Dzisiaj pierwsze posiedzenie rządu, który zajmuje się również budżetem na rok następny. No to jak premier chce szukać oszczędności, to wiemy, gdzie można znaleźć. Można znaleźć m.in. likwidując Fundusz Kościelny, 90 milionów złotych lepiej wydać na chociażby aktywizację bezrobotnych, chociażby właśnie na aktywne formy zatrudnienia. I te 90 milionów na pewno się przyda w dobie kryzysu. Projekt jest gotowy, część posłów już podpisało, kolejni złożą podpisy w tym tygodniu i zostanie złożony. O projekcie bliżej poseł Tomasz Kamiński, proszę bardzo. Tak, szanowni Państwo, projekt ustawy likwidującej Fundusz Kościelny mamy gotowy i to jak w kampanii wyborczej, to jak w naszym programie zapowiadaliśmy złożenie tego projektu ustawy, tak dzisiaj to czynimy. Dzisiaj rozpoczynamy zbieranie podpisów pod tym projektem. Ten projekt również wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pana premiera Donalda Tuska, który w swoim exposé mówił o tym, aby wszyscy byli równi wobec prawa i wszyscy płacili składkę ubezpieczeniową, a więc liczymy, że ten projekt uzyska również poparcie parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej. I tak jak mówię, dzisiaj rozpoczynamy zbieranie podpisów, liczymy na poparcie, to jest około 90 milionów złotych do budżetu więcej. W dobie kryzysu każda złotówka się liczy, 90 milionów również jest ważne.